Cześć wszystkim, z tej strony Astriel, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyra. Tak, gdzieś mnie wywaliło, ale widzę, że doszło po prostu do wyjścia z tych kanałów, którymi ja się tutaj przetransportowałam. Dlatego też chciałabym wejść tutaj do sklepiku i pogadać tutaj z damami. Myślę, że wpierw sobie z tą panią pogadam, bo ona też jest sklepikarzem. Z tego co widzę. Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Jasne, z pewnością, ale wpierw cię wypytajmy. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Ciekawe, jego brat bliźniak zginął w wypadku lotniczym. Dobra, czyli mamy całe dwie wskazówki na temat Aloysiusa Dawsona, tak? Spójrzcie. O, wszystkich mamy, dobrze, idealnie. Przy okazji tylko właśnie Louise była chora, więc to nie jest większy problem, że tak to my możemy iść spać. Tutaj wszyscy są zdrowi, tutaj się leczą i tutaj wszyscy są zdrowi. No to cudownie, że tak to ujmę, twoje życie w Londynie. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. Skoro tak mówisz? Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. No proszę, czyli Caroline przyznaje, że czuje coś do swojego dawnego lekarza, doktora Jonathana Reeda. Czyli mamy pannę, która jest w nas zabujana, w nana skórka wodna. No, no brawo ja. Dobrze, dalej cię wypytajmy. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Tell me, Caroline. Do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy, then? Of course, Doctor. What else could it be? Czyli robi to nieświadomie. No, czyli robi to nieświadomie. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Okay. I jeszcze ostatnia rzecz, czyli may I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Dobra, chciałam tylko zobaczyć, czy w sumie ona ma jakieś bronie dla mnie, ciekawe, bo ja w zasadzie kupować i sprzedawać niczego nie potrzebuję zbytnio. W ogóle właśnie dostaliśmy tą starą krew, ja jestem ciekawa, co ona robi, tylko że muszę w tym celu dotrzeć do kryjówki jakiejś, która w sumie jest nieopodal, więc spoko, pogadajmy z tobą. Good evening, Miss Price. Carol, tak? Dr. Reed. Chyba. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course.
You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Matka zawsze otaczała skrzywdzoną Carol troskliwą opieką. Ale patrzcie, ciekawe jest to, że nawet Carol zaprzecza... Aha, tutaj jest wskazówka wspólna, tak? Karolin zawsze otaczała skrzywdzoną córkę troskliwą opieką. Ciekawa rzecz jest taka, że nawet Carol Price właśnie się nie przyznaje do tego, że matka ją krzywdzi, co jest w sumie dość chyba normalne, że dzieci, które dostają przemocy, też często się do niej nie przyznają, bo no, w jakiś sposób też chcą chronić swoich rodziców, prawda? Zwłaszcza w takim przypadku, gdzie ona tak naprawdę, gdzie jej matka tak naprawdę robi to nieświadomie i gdyby była świadoma tego, co robi, prawdopodobnie by żałowała. A tak to chociaż w pewien sposób zadośćuczynia to, opiekując się nią, tak? Przynajmniej prawdopodobnie w jej oczach. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. With the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Milicja, co? Have you no friends at all? No. Mr. Nithicott used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this Camellia may be. A, poeta! Dobra, osobiste pytania. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married, now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. To przykre. Goodbye. To przykre, bo we własnych oczach właśnie... w sensie w pewnym stopniu jest to manipulacja, tylko że jest to manipulacja, jak sądzę, niezamierzona ze strony matki. Dobra, w takim razie porozmawiajmy teraz z tobą. Osobiste pytania. Znęcasz się nad córką, a twoje życie w Londynie? Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much.
przykre słowa, jeśli ktoś mnie pyta, ale dobra. Wiecie co, ale i tak trzeba rozpocząć samodzielne życie, kiedyś trzeba dorosnąć tak czy siak. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patients. Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what... Caroline może cierpieć na jakąś nieznaną chorobę psychiczną. I'm hearing. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Ciekawa jestem, czy nieznaną w odniesieniu do czasów, w których dzieje się gra, czy też w odniesieniu ogólnie do wiedzy medycznej, powiedzmy, kiedy powstała ta gra w naszym życiu, prawda? W prawdziwym życiu, kiedy została wydana może. No, jak mówię, jestem ciekawa, bo z jednej strony to raczej nie jest psychoza, powiedzmy sobie szczerze. Z drugiej strony właśnie zaburzenia pamięci to jest coś... Chyba dość... To jest objaw jakiejś psychicznej choroby, zdaje mi się. Nie sama choroba, ale właśnie objaw czegoś. Nie wiem, nie jestem psychiatrą. Dobra. Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy, not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. Dobra, zobaczmy. I'm not judging you, Carolyn. I believe you're a victim too. I'm just trying to explain that you need medical help. You will not separate me from my flesh and blood, Dr. Reed. We'd rather die. Nie, moim zdaniem wspólna terapia, w sensie inaczej, zarówno wspólna terapia, jak i osobna terapia by się przydała tutaj. Ale faktycznie pobyt w szpitalu dla obu byłby moim zdaniem zalecany. Goodbye. W sensie w szpitalu, normalnie po prostu pod opieką psychiatry, ale w szpitalu w tych czasach, nie? Dobra, w takim razie wracam do niej. Osobiste pytania. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mom loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? Dr. Reed. That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I've ever encountered and tortures you with a twisted sense of love. No. My mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. Zdaje się, że Carol nie potrafi się wyzwolić spod wpływu matki. Ciekawe, szczerze przyznam, że myślałam, że wybrałam przez chwilę złą odpowiedź, ale dobra. Goodbye. Natomiast to wszystko na ich temat. Wobec tego w tym momencie je zostawiam i idę ewoluować. Tak, to jest mój plan na teraz. Tylko tak, gdzie była kryjówka? Była kryjówka wyżej tutaj. W ogóle co jest z tej strony? Aż jestem ciekawa, muszę przyznać. Czy ja coś znajdę interesującego?
Nie mam zielonego pojęcia, może tu jest drugie zejście do pana Ushera, Usher Toltry, tak? On się tak nazywał. Ta, wszystko na to wskazuje, że tutaj jest od drugiej strony po prostu zejście do niego. Ale ja tak patrzę właśnie, co tutaj dookoła jest. Czy mogę gdzieś wskoczyć? Nie, chyba nie. Ale pojęcia nie mam. Ale muzyka w tle fajna przygrywa. Podoba mi się. Zresztą ja lubię klasyczną muzykę, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, prawdopodobnie. Ej. No przyjemna jest po prostu, no. Ale mamy tutaj takie, pięknie podświetlone. Keep out. W takim razie wchodzimy. Zablokowano kryjówkę, tak. Nikogo tutaj nie ma, bo kryjówki to chyba bezpieczne miejsca, tak? Chociaż z drugiej strony by mnie nie zdziwiło, jakby okazało się, że ktoś tutaj jednak jest. Tutaj widzę, że mogę z drugiej strony przejść. Coś czułam, że będą tutaj wrogowie. I tutaj jest przejście do Whitechapel. Prawdopodobnie bym mogła sobie otworzyć, tak? Dobrze, w takim razie. Ja chciałam... tutaj są rzeczy do zebrania jakieś. Tak, w każdym razie ja się wracam do kryjówki w tym momencie. Idę na górę w gruncie rzeczy. Tutaj z tego co widzę nic nie ma dla mnie do zebrania. Szkoda. Jakaś taka, nie wiem, malutka ta kryjówka, mam wrażenie. Szylingi. Jest możliwość ewolucji. Tak. Jezus Maria, trochę klaustrofobiczne, jeśli mnie ktoś pyta. Tutaj mogę sobie uzupełnić w zasadzie nic, bo chyba nic nie mam w tym momencie do uzupełnienia. Mnie interesuje ta stara krew, tylko... Aha. Ja nie mam tak naprawdę dostępnej tej starej krwi, rozumiem. Czyli to jest chyba coś, co po prostu mogę użyć w trakcie walki. Chociaż pojęcia nie mam, czy to jest coś, co mogłabym użyć w trakcie walki. Ale raczej właśnie nie jest to coś, co mogę... Kiedy indziej, że tak to ujmę, użyć. Jeszcze się upewnię, czy na pewno nikt nie jest chory w tym momencie. Ale no nie widzę, żeby ktokolwiek był chory. Dlatego też... Łoże moje, ciekawe, nowe. Co? Nie wiem. W każdym razie autofagia. Ostatni poziom. Jej! I mam jeszcze ile? Dostępnego 1200, jeśli dobrze liczę, tak? Włócznik krwi bym chciała sobie 3000. Widzę, że otchłań też mogę sobie ulepszyć, też 3000. Dobra, w takim razie tylko to sobie myślę. Zostawię ulepszone, nic innego nie będę kupować nawet. Mogłabym sobie kupić jakieś nowe umiejętności, ale szczerze, właśnie. O, fatal error! Zaraz wracam. Okej, powracam do was. Dawno tego nie było w gruncie rzeczy. To manualnie trzeba sprawdzić w takim razie dzielnicę. Tutaj nikt nie zachorował, tutaj również nie, tutaj również nie, ale za to w dokach zachorowali. Okej, szkoda. Ale widzę, że trzy dzielnice są w stanie odkażonym, a tutaj jest po prostu zdrowo, tak? To w sumie nic się nie stanie, jak do nich nie pójdę. Póki co bym chciała za to zrobić coś troszkę innego. W sensie i tak z tego, co kojarzę, to do doków będzie nas czekała wycieczka w pewnym momencie. Natomiast ja bym chciała zrobić puszkę Pandory, ponieważ jako, że jest to ostatni... Jest to ostatnia misja, więc mogłabym właśnie tutaj sobie... Czekajcie, bo próbuję sobie jakoś wykoncypować, gdzie to na Boga jest. To nie jest przypadkiem gdzieś blisko teatru? Jakoś mi się kojarzy to miejsce konkretne. A cholera wie. Nie wiem, idziemy. Aha, tutaj muszę w ten sposób. Przodem. Przejdziemy sobie przez West End, myślę. Myślę, że tak będzie lepiej jednak. W takim razie to akurat będzie niedaleko. Tutaj muszę zejść na dół i przejść tam, żeby pójść. Bo ja bym chciała akurat zrobić tą ostatnią misję, żeby nas już nic nie rozpraszało. Zwłaszcza, że w nagrodę, można powiedzieć, po wykonaniu tej misji jest możliwość otrzymania broni. Jednej, która w zasadzie jest chyba najlepsza w tej grze, jeśli ja dobrze kojarzę, wedle, nie wiem, ocen ludzi, po prostu. Dzień dobry. Proszę we mnie nie strzelać. Ała, no mówię, że proszę we mnie nie strzelać, a wy co? Co to ma być? No tego po prostu nikt nie widział. Arcade Temple, West End. Dobrze, w takim razie pędzimy sobie w tym momencie... Wróć, tamtędy jeszcze, no. Ta.
tutaj tędy powinnam skręcić, tak? To znaczy, w sumie mogę tędy iść. No, to też jest opcja, żeby przejść tędy. Ale właśnie coś mi się kojarzyło, że trochę nie od tej strony. Dobra, pędzimy w takim razie dalej. Okej, będę się musiała wspomóc mapą, bo ja... Dzień dobry. Turn around, sir. Tak, 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 idę sobie. Przepraszam bardzo, nie chciałam tu być. Wiem, że istnieje coś takiego jak godzina policyjna, te sprawy. Czy coś, ale... I dobra, jestem w Whitechapel w tym momencie, tak? Albo przynajmniej wchodzę do Whitechapel, ale to nie tutaj powinnam być. Mhm. Tak, idziemy w takim razie tędy. Kto tutaj jest, proszę się przyznać. 27, a tutaj jak pójdę? O, tu jest wejście do teatru. I will return at a more convenient time. Jeśli tu wrócisz w bardziej dogodnym momencie, to co, ja tutaj mogę... Mogę dopiero później zrobić tą misję? Najwyraźniej. Ojejku, no dobra, w takim razie puszka Pandory. Ej, no to mnie zasmucili. No przyznaję bez bicia. W takim razie idziemy do posiadłości Aloysiusa Dawsona. Skoro tak. Tędy, zobaczymy, czy dam radę bez użycia mapy się wrócić. Witam. Nie ma mnie. Dobrze, zignorował mnie koncertowo. Pięknie, podoba mi się to. Jak mówię, w takim razie pędzimy do Aloysiusa Dawsona. Co prawda to trochę przykre, jeśli mnie kto pyta, że musiałam się zatrzymać. W sensie, że stracę czas po prostu. Ale to tam szczegóły, nie? Temple Gardens odkażony. I nawet Holipa bym nie mogła sobie wyjść do menu na przykład i sobie wczytać, nie? Bo by to nie zadziałało, tak jakbym chciała. Ała, no ludzie, no nie macie czego robić. Siema. Nie chcę, żeby we mnie ktoś, kurczę, jakimś gazem strzelał. Dajcie wy mi święty anielski, proszę was. Zostawcie mnie. No, zostawcie mnie. Nie interesujecie się mną wcale. No. Cieszy mnie to bardzo, że się posłuchali. W takim razie, no jak mówiłam, do... posiadłości Dawsona. Tylko gdzie ja mam się kierować na Boga z tą posiadłością Dawsona? Czy mi nie pokazuje? No nie pokazuje mi, gdzie mam misję główną. W takim razie do rezydencji. Gdzie jest rezydencja Dawsona? To się świeci, jakbym mogło obejrzeć co najmniej. Nie wiem, idę w tym kierunku. Zobaczymy. Może trafią. W końcu. Panie, gdzie jest twoja rezydencja? Tu już są wrogowie. To raczej nie tu. Raczej nie w tym kierunku. Gdzie jest ta jego rezydencja? To jest bardzo dobre pytanie. A to nie jest przypadkiem to? Chociaż to wygląda bardziej jak kościół, powiedzmy sobie szczerze. Ale w sumie, kto wie, może po prostu ekscentryczne poczucie. Ekscentryczny gust w zakresie architektury. O, w ten sposób. Nie, no autentycznie, nie wiem, gdzie jest wejście do tej jego posiadłości Aloysiusa, wejść do rezydencji. Ale gdzie na Boga jest ta rezydencja? To jest głupia rzecz, która mam, w sensie, to jest głupia rzecz, z powodu której ja się mam gubić, ale autentycznie jestem ślepa i nie wiem, gdzie jest ta rezydencja jego. Tam jest przejście do ścieków, to nie. Panie Aloysius, gdzie jest pańska rezydencja, ja się pytam. Tutaj? Nie, tu jest moja kryjówka, to nie. Gdzie jest na Boga ten dom? Czy to ja jestem ślepa? Bardzo prawdopodobne w gruncie rzeczy, że to ja jestem tak ślepa. No patrzcie, mi się nic nie wyświetla w ogóle na mapie. Jezus Maria, naprawdę? Czy mi się to jakoś odznaczyło, bo zaznaczyłam sobie... szczegóły. Wejdź do rezydencji. Nie, no zarąbiście. A gdzie jest ta rezydencja na Boga Twaroga? No tutaj jest kościół. To nie. Tutaj jest Asher Tall Tree. Jezus Maria, do końca odcinka będę próbowała znaleźć tą rezydencję. Przysięgam. No tutaj to nie wejdę. Za Chiny. Wiecie co? Myślę, że się tam przejdę, gdzie są wrogowie, bo może się okazać, że faktycznie to jest kawałek dzielnicy, ale jeszcze nas chwila, że tak to ujmę, czeka. Zwłaszcza, że tutaj za pomocą mojego zmysłu nigdzie nie widzę też Aloysiusa, więc po prostu się przejdziemy w tym kierunku, myślę.
O, patrzcie, coś tutaj jest? Chyba? Nie, no tutaj też są panowie. A w sumie... Czekajcie. O, spróbujemy się do niego zakraść i zrobimy coś, czego dawno nie było. Czyli go ugryziemy. Ugryziemy sobie. Ugryziemy. Tak, dokładnie. O Jezu, jak mu ledwo coś zrobiło. Ty! Dziadzie! Ała! O Jezu! A mi normalnie dał 4 litery. Trzymaj normalnie z tego, z otchłani. Pociacham cię przy okazji. Ładne obrażenia zadało, muszę przyznać. Dobrze, w takim razie szukamy dalej, nie? Tutaj są ludzie. Normalne w sumie, jeśli mnie kto pyta. Siema, o kurka wodna, kapelan. Hej! O Jezu. Nie, zostaw ty mnie ze swoim boskim światłem! Ała. Wiesz co, panie, odsunę się od ciebie, co? Dobra, strzelca w takim razie wpierw sobie, myślę, załatwimy. Ała, autofagia. O Jezu, nie mam zapasu krwi żadnego. Ała, dawaj krwi. Ała, no gdzie mnie? Tak. Dziękuję bardzo, nie skorzystam. Za to ty mi daj troszeczkę krwi właśnie. Spej. Pani kapelan? O nie, 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 nie. Dobra, myślałam. Nie! Nie zgadzam się. Ała. Daj krwi. Ała. Kurna, raz. Typie. Ała, no gdzie mnie tak? No, no, no. Mówi do widzenia, to do widzenia. Sobie autofagię wezmę. Aj. Dobra, teraz. Dobra, pięknie. To się ostatecznie udało. Dobra, gdzie jest ten Aloysius Dawson? Ja się pytam. Gdzie ty jesteś, panie? Ej, no bo ja nie chcę trochę tak, że nawet, kurczę, w tym odcinku nie dam rady cię tutaj dorwać. O, jest kolejna kryjówka. A, nie, przepraszam, nie kolejna kryjówka, tylko po prostu tutaj jest kryjówka. Drugie wyjście z kryjówki. O, może tutaj? A? Jezus Maria, chyba trafiłam. Bardzo możliwe, że trafiłam. O Jezu, aż mnie w nosie zakręciło. Dobrze, w takim razie. No ja sobie tutaj pobiegam dookoła, żeby sobie przeszukać, od co? Rzeczy jakieś, ale widzę, że kompletnie nic tu nie ma. Wobec tego do środka. Dzień dobry! I myślę, że jeszcze zrobimy w tym odcinku to, co mamy zrobić, czyli przemienimy gościa. Tak, jest rezydencja Dawsona. Jezus Maria, gościu, jaką ty masz chałupę. Fontanna z życia. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? W sensie, no właśnie, to jest troszeczkę taka decyzja... gdzie on jest w ogóle? Nie widzę go kompletnie. To jest taka decyzja słodko-gorzka, mam wrażenie. Tutaj mogę przejść. Aha, tutaj jest ten gościu. To nie, to póki co do ciebie nie idę. Póki co sobie zwiedzę, co ty masz w ogóle w swojej rezydencji. A chałupę masz zaiste masywną, więc trochę mi to może zająć. Więc kto wie, może jednak przemienimy cię w następnym odcinku. O kurde, dlaczego mi się wyświetla powiadomienie z NVIDII? Nie, no prawdopodobnie wy nie widzicie akurat. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie widzicie. Bo to by było troszeczkę niemiłe ze strony gry, gdyby mi... Aha, tam w ogóle mam iść, to może ja przeszukam wpierw tutaj tą stronę piętra, że tak to ujmę, tą część piętra? No jak to wali? Kto wie, może znajdę tutaj broń jakąś. Tak samo jak było w klubie Ascalon, co nie? Też na piętrze znalazłam broń. Co prawda ciulową trochę, ale znalazłam. Przynajmniej tak mi się wydawało, że ciulową. Nie mam zielonego pojęcia, mogłam jej nie sprzedawać i ją ulepszyć i zobaczyć, jak już właśnie to wygląda po ulepszeniu. Jest gazeta jakaś, artykuł prasowy. Egzekucja Johna Francisa Sparrowa.
John Francis Sparrow, 21 lat, został dziś rano powieszony w więzieniu w Pentonville. Pana Sparrowa skazano na śmierć za zabójstwo swojej siostry, Alexandry Sparrow. Mężczyzna do ostatniej chwili twierdził, że jest niewinny. Choć oskarżyciele nigdy nie przedstawili przed sądem dowodów na jego obecności na miejscu zbrodni, usłyszał wyrok i egzekucja się dokonała. Scotland Yard nie zgodził się ponownie rozpatrzeć sprawy, mimo licznych nieścisłości w ustalonym łańcuchu wydarzeń, które miały doprowadzić do śmierci panny Sparrow. Charles Albright, który prowadził śledztwo dla Scotland Yardu, odmówił odpowiedzi na nasze pytania, jednak trzy tygodnie temu został zdegradowany. Doprawdy dziwna to nagroda za skutecznie przeprowadzone śledztwo. Clayton Darby. Reduced in rank for falsely accusing. Co tutaj mamy? Charles został zdegradowany, ponieważ sprawił, że niewinny mężczyzna zawisł na stryczku. A man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Dobra, przekonamy się prędzej czy później, póki co jeszcze sobie tutaj pokradniemy, co tylko możemy, skoro gościu jest jeszcze umierający i nie może mnie zatrzymać. Ejajaj. Priorytety, moi ludzie, priorytety trzeba mieć, nie? Czy masz, gościu... O, masz safe jakiś. Chciałam się zapytać, czy ma, gościu, jakiś dokument, który bym mogła przeczytać, ale chyba niespecjalnie jednak. W takim razie już chyba do niego schodzę, no. Czy jest z tej strony jeszcze coś do przeszukania? No pewnie, że jest. Przynajmniej drzwi się nie zamykają, to mnie jednak trochę cieszy. Tutaj przejść nie przejdę. Tutaj jest dziadyga, dosłownie po drugiej stronie parawanu. Tu jest safe jakiś, tu jest zablokowany, rzecz jasna. Nie mogę cię w pełni określić. No co za smutne, smutek. Panie, trochę więcej szacunku do twojego prawie stwórcy? Przodka? Cholera wie. Dobra, w takim razie. No dzień dobry. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us. And time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself, the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Okay. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Brzmi to brutalnie. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Urocze. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people?
My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Wiecie co, z takiego logicznego punktu widzenia to również jest bez sensu, bo powiedzmy sobie szczerze, nawet gdyby faktycznie by się udało oddzielić bogatych od biednych przez wybudowanie tego muru, który w teorii, no powiedzmy sobie szczerze, w teorii właśnie biedota jest bardziej narażona na zarażanie się, no to jest akurat prawda, statystycznie rzecz ujmując, natomiast przecież bogaci ludzie mają służbę, prawda, z czego często właśnie to, że mają służbę przez całe swoje życie, skutkuje tym, że wieloma rzeczami nie umieją się sami zająć, czyli że potrzebują tej służby. A z kolei służba z jakiej dzielnicy? Z dzielnicy biedoty, albo bardziej z niższych sfer społecznych. Co oznacza, że i tak będą się przenikać, więc jak mówię, na szerszą skalę jest to kompletnie bez sensu. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Poza tym też często, też często się zdarza, że ludzie z wyższych klas społecznych mają kochanków z niższych klas społecznych, czy to dla pieniędzy, czy to po prostu z miłości, a status społeczny nie pozwala na parowanie się w tym typu, bo doszłoby do mezaliansu. Bardzo skomplikowana rzecz, natomiast jak mówię, na szerszą skalę, po prostu na szerszą skalę i w dalszym przedsięwzięciu, że tak to ujmę, to jednak to jest, no, odrobinkę bez sensu. I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Tak, mamy tutaj możliwość oczywiście wybór, tak samo jak z Dorothy Crane oraz z Sinem Camptonem. Możemy go zabić, wyssij krew, możemy go zahipnotyzować, to się chyba odblokowuje po zebraniu wszystkich wskazówek na jego temat. I to w teorii by była najlepsza opcja, ponieważ właśnie gość by umarł, czyli poszlibyśmy za radą Elizabeth, natomiast bez strachu przed śmiercią. Również z tego co wiem, skutkiem tej decyzji jest to, że on daje pieniądze dla schorowanych, co leczy z kolei chyba wszystkich chorych w każdej dzielnicy, jednorazowo, tak mi się wydaje. Natomiast my go przemienimy, bo to jest jedyna opcja, w trakcie której on nie umiera. Nie wiem właśnie, jak to jest z tą hipnozą, bo w teorii my go bezpośrednio nie zabijamy, ale jednak ostatecznie i tak umiera. Jak gdzieś czytałam właśnie, że do najlepszego zakończenia to trzeba go tak czy siak przemienić, więc go przemienimy. Are you ready for immortality, Mr. Dawson? Drink now, and say farewell to life as you prepare to be reborn. What do you mean, drink? What about the blood transfusion? I'm the doctor and the vampire here, so I'll give the orders. Drink, sir. Now. All right. Good. That's enough. That's enough, I said.
I will not die. Thank you, sir. Thank you. Oh, no. You will die, sir. Steel yourself. You're already in death's grip. No właśnie, żeby się odrodzić, trzeba umrzeć, jakby nie było. Poziom hipnotyzmu się zwiększył! Yay! Nie mogę ci nic tutaj podebrać, co? Jeszcze? Nie, dobra, znajdźcie w notatniku Shera. Zdaj relację Lordowi Redgrave, tak? To chyba nic nie zostaje tak naprawdę, jak tylko się przejść do siedziby klubu Ascalon. O! A ty tutaj już? Człowieku! Szybko dość! Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? No, bo ja wiem. To jest proces. Ascalon has a new recruit, as you ordered. Wonderful news. I've waited for this outcome for so long. Tonight you served your country, the king himself, beyond all expectation. Thank you, my lord. No, thank you, Dr. Reed. Now, could you do me one last favor? Of course. What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion. I have no idea what you're talking about, but I'll have a look. Good. I didn't kill her on the spot. For she claims to be a friend of yours. But don't you dare bring such a creature near me again. Pani, ja nie wiem, o co chodzi. Od miecza giniesz. Ochroń. Ochroń? Co? Moi mili, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. O, stara Bridget! Aha! Dobra, wszystko jasne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądź jeśli chcecie wesprzeć kanał, to link macie w opisie, bądź na stronie kanału. Tak więc dziękuję serdecznie, do usłyszenia następnym razem, mam nadzieję. Cześć!